Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na Paladyna, pamiętacie ostatnio w odcinku właśnie z Paladyna. Tutaj sobie to tornadko 486 oraz 488 pokonaliśmy. Co za tym idzie, to tornado teraz powinno nam iść dosyć łatwo, ostatnio tam już go nie chciałem dociskać, więc dzisiaj sobie spróbujemy jakieś levele wbić właśnie na tym tornadzie. Zmieniliśmy też gildię na tak naprawdę top 1 tego serwera, o czym już mówiłem w miksach, kto tam tych miksów nie widział, to może sobie wbić i obejrzeć. Dzięki temu mamy też o kilka procent większy portal, więc może to pomoże po prostu w pokonaniu tych lochów. Na wstępie to tak, zostawcie kciuka w górę, to w ogóle takie najważniejsze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie o tym, aby właśnie zostawić tego kciuka. I druga sprawa, przerywamy teraz daily na minimum 3 dni. W czwartek może wrócę, może nie, jeżeli chodzi o filmy. Będę na pewno informował na Discordzie, to też tam was na niego zapraszam. I myślę, że jak już wrócę po tej przerwie, to raczej filmy będą co 2 dni się pojawiać, tak jak to było tak jakby na początku tego kanału, aniżeli tak codziennie, ale to oczywiście jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie teraz będzie przerwa na minimum 3 dni do przynajmniej czwartku, także was informuję o tym. I okej, tu mi się zaraz kończy warta, ale to nie jest ważne, przejdźmy sobie do ogarniania postaci. Na początek może sobie znajdziemy jakiś itemek tutaj właśnie w zbrojowni, aby wrzucić do kibelka. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj już niestety tych itemków, które mam na awkę, nie mogę wrzucić, bo wtedy nie będę mógł ich założyć, tylko pierścionek mogłem, także teraz sobie musimy poszukać. Więc tak, no coś tutaj nie możemy znaleźć, ale okej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No mamy 363 poziom. Wbiliśmy dzisiaj tak naprawdę dzięki temu, że dzisiaj z daily logowania był exp i to dosyć sporo tego expa. O, i zobaczcie, znowu mamy tą zbroję z Tornada 500+, więc to jest akurat super, daje nam minus 5 co prawda, ale kolejny itemek, ja nie mam złota, 9 milionów to kosztuje, a ile tutaj za to dostanę? A bo to było na godzinę, okej? Ja myślałem, że to po nocy, ale pomieszało mi się. Dobra, ustawmy sobie znowu na godzinę. I skąd ja teraz wytrzasnę golda? No dobra, no tym kółkiem spróbujemy zakręcić, zobaczymy, może nam da. No nie dało, akurat jak na złość. Dobra, no to chyba będziemy musieli albo no nie, dobra, nie będziemy tutaj kombinować z gryfem, bo szkoda. W sumie mogliśmy to od razu zrobić, skoro mi się warta skończyła, to ja tutaj mogłem na szybko, dzisiaj jeszcze są skarby lasu, więc jeszcze biorę najkrótsze misje, więc tak na szybko sobie te 10 milionów uzbieramy. I tu jakaś czerwona, chyba na expa. Dobra, no jeszcze jedną misyjkę, byle jaką. Dobra, i na razie tyle, będziemy mogli ją sobie kupić. Cyk, to od razu użyjemy, to od razu zmienimy, żeby mieć normalne itemki. I dobra, i wrzucamy to do kibelka, mamy kolejny itemek do tak naprawdę klasera. I teraz nam się jeszcze jeden, bo zobaczcie, jak zmieniliśmy ten z Tornada 500+, właśnie ten itemek dla maga, to nam z kibla wylatuje taki sam z Tornada 500+, tylko dla zwiadowcy, więc też nam tutaj wskoczyło do klasera, więc to jest jak najbardziej na plus. Jeszcze sobie tutaj możemy zobaczyć, ten w sumie nie ma levela, my nie mamy golda, dobra, nieistotne, czy nam to daje tutaj na plus plus 53, to jak najbardziej powinniśmy to zmienić. Okej, lecimy dalej, czyli kibel jest załatwiony. Co dzisiaj za misja? Wygrać z hazardzistą 3 razy, to oczywiście zrobimy sobie później. Nie chce mi się tego gold beta teraz ogarniać na odcinku, bo po prostu jest to nudne. Tutaj sobie ogarniemy te kosteczki na szybko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No generalnie z kostek na moim poziomie już zbytnio dusz się nie opłaca brać, bo wcale ich tak dużo nie leci. I golda, gold jest tragiczny tak naprawdę, jeżeli chodzi o drop właśnie z tych kostek. Także teraz to tylko kamień, drewno i kryształy do kowala, no to się w sumie przydaje zawsze. I oczywiście klepsydry, więc no mówię, to tak naprawdę najbardziej opłacalne. Bo jeżeli chodzi o golda, o te dusze i o... I co tam jeszcze było? Nie pamiętam już teraz. W każdym razie no te rzeczy, które wymieniłem, się najbardziej opłaca na naszym poziomie przynajmniej, bo wiadomo, że wcześniej to tam dusze też, ale generalnie tego golda i tych dusz leci bardzo mało. Dobra, to ogarnięte, lecimy dalej. Tu sobie możemy zrobić jakiś resecik, potem to sobie ogarniemy.
czy arenki chce robić. Teraz nie, może jakieś levely wbijemy, to potem sobie porobimy. Jak to tutaj wygląda? No tutaj mamy dwa itemki dosyć tanie, więc sobie je oczywiście damy tutaj do kowala. Tu z tego pamiętam, wszystko jest drogie, więc czeka do wiedźmy. A właśnie, co w ogóle chce dzisiaj wiedźma? Wiedźma chce broń, a my akurat żadnej broni nie mamy. No to trudno, to jest akurat pech. Zawsze byśmy troszkę golda zyskali, nawet tego barbara ulepszyć, no ale okej, nieistotne. Dobra, lecimy do pupili, zobaczymy jak to wyjdzie. Jedzonek troszkę mamy, więc nie wygląda to wcale tak źle. Tutaj tylko dla ziemi widzę, że troszkę nam brakuje. Okej, ryboga wskakuje na setny poziom, więc spoko. I tutaj tego szlałwąża. Zawsze myślałem, że to jest szlałwęż. W sensie ja zawsze mówiłem szlałwęż. No nieistotne, nieważne. Jakieś głupotki gadam. Dobra, lecimy te ataki. Tutaj może spróbujemy sobie tym. Tu jest dosyć mocny przeciwnik, więc spróbujmy ogniem. Dobra, ledwo, bo ledwo. W sumie ja zapominam, że ten ogień ma woja na końcu i też tak bezmyślnie to robię troszkę. Ale dobra, nieistotne. No tutaj mamy, spróbujemy mrok w sumie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. No i dobra, ledwo, bo ledwo, bo nawet jednoroga jeszcze nie ma na 200. Dobra, to nieistotne. Tutaj powinniśmy wodą bez problemu, dokładnie. I tutaj tym światłem powinniśmy także bez większych problemów. Znowu dzisiaj światło, tego światła na każdym kącie mam masę po prostu jedzonek. A do innych mi tu brakuje, głównie do ziemi i do ognia z tego co widzę. Więc no jest lipka z tym, ale okej, jak to wygląda jeżeli chodzi o ranking tych petów? 13 po 5-0, mamy jeszcze mniejsze miejsce niż tam chyba dzień temu albo dwa dni temu, no tragedia. No ale dobra, nieistotne, tu spróbujemy sobie ten portal. No powoli go tu dziubdziamy tak po 15, po 20%, ale jednak nie ma jeszcze szału, więc go dzisiaj nie pokonamy. Do lożków zaraz przejdziemy, tu możemy przeklikać od razu. Kopalnię złota postawiłem dzięki właśnie temu eventowi na 18 już bodajże poziom, o ile się nie mylę. Poczekajcie, zaraz to sprawdzimy. Dokładnie, 18, więc spoko. I dzisiaj jeszcze jak nam się przyfarci z duszami, bo jeszcze dzisiaj nie robiłem awki, to może nawet na jeszcze jeden poziom do góry, czyli na 19 postawimy, ale to zobaczymy. Kopalnia już leci na 22, też właśnie dzięki tym surowcom. Teraz znowu ich nie mamy, więc znowu jest, że tak powiem, deficyt. Dobra, 28% miał portal, ma 27, więc procent tylko zbiliśmy, no ale spoko. Tego sobie przeklikamy. Wczoraj w ogóle miałem bardzo blisko, jeszcze na tym koncie nie zrobiłem chyba osiągnięcia z hydrą. Muszę to sobie zobaczyć tak swoją drogą. Tutaj to są runy, to nie jest nic istotnego. Tak, odetnij łeb hydrze ciosem krytycznym, czyli po prostu musimy tą hydrę zabić. Jak ona tam ma mało procent, musimy to przeklikać. I wczoraj właśnie miała chyba tam 3 albo 4%, zacząłem klikać na tym koncie i zostało jej 0%, więc no niestety pech, byśmy mieli to osiągnięcie, ale nam nie wyszło. Dobra, lecimy dalej. Tu ten wehikuł mnie cały czas kusi, bo już ma dosyć dużo, no ale czekamy, jeszcze troszkę, uzbiera się 2000 i wtedy go odbierzemy. Dobra, kółko jest zrobione, gildia zrobiona, okej, chyba tyle. Demonko tutaj jeszcze nie ma tego 363, więc jesteśmy level do przodu. Pamiętamy, że on nie ma jeszcze zrobionego tego tornada 486, więc on w tym tornadzie no z 1,5 levela na pewno dostanie, może troszkę mniej w sumie, z level na pewno, no w każdym razie, więc jednak on z tym expem jest do przodu, bo tutaj lochy strefy światła ma takie same, tak więc no lipka jeżeli chodzi o ten nasz exp, no ale dobra, mamy na razie przewagę, więc musimy ją pielęgnować, co za tym idzie, wchodzimy sobie w te lochy i dokładnie, i będziemy tutaj lecieć, sami widzicie jak to idzie, no to idzie jeden za drugim, ostatnio tego nie chciałem klikać. Ale tak jak wszyscy mówią, że jak pokonasz tego bloka, to lecisz już tutaj do Tornada 600+, no to tak naprawdę nie kłamią i my dzisiaj będziemy próbowali sobie właśnie tak polecieć. Tego ulepszymy od razu, żeby tutaj był. I dobra, no i tutaj jeżeli chodzi o miejsce, no to znowu będziemy mieli problemy, więc będziemy musieli sprzedawać, najpierw w sumie rozmontować, a potem sprzedać takie itemki, które tam są warte powiedzmy te 2 miliony. Troszkę ich tutaj widzę, że mamy, więc dobra, rozmontujemy od razu, żeby już tutaj się nie poniewierały, no a resztę będziemy sprzedać, no niestety, no 2 miliony to, jeżeli mamy miejsce w EQ, to dobrze jest zostawić dla wiedźmy, no ale jeśli nie mamy, no to już trudno i po prostu sprzedamy. Okej, lecimy dalej. Mamy jakieś kaczuszkę, no ale też padła szybko, no dobrze, jakby nam bronie dzisiaj leciały, no bo jednak, chociaż bronie w sumie z tego co widzę, to rzadko lecą. A mimo wszystko ta wiedźma te bronie, no zobaczcie, tutaj mamy broni 1 700 000, no ale trudno. Dobra, poczekajcie, no bo my to musimy regularnie tutaj niestety sprzedawać, no to też sprzedamy, to możemy sprzedać, tu niestety eku na awkę, no to musi zostać, to możemy sprzedać,
No i to możemy sprzedać. No musimy tego miejsca tak na siłę robić tak naprawdę. Tu możemy sobie w sumie uporządkować w miarę, żeby było obok siebie, jakby tam wiedźma coś chciała. Dobra, na razie tyle, lecimy dalej. No widzicie, że to pada po prostu jedno za drugim, więc aż szkoda było tego nie klikać, dlatego postanowiłem, że dzisiaj sobie przejdę. O, tam była klata epicka, to akurat super, więc stwierdziłem, że sobie przejdę na tego paladyna i tutaj popróbujemy, no bo jednak to jest darmowy exp. Dobra, no lecimy dalej, nie będę w sumie na razie układał, bo to się i tak się miesza. Tutaj po 9, no same drogie rzeczy, no też mi szkoda sprzedać, tutaj epic to do kibelka będzie. No dobra, no musimy zacząć te po 5 milionów sprzedać, no trudno, no to jest marnotrawstwo straszne golda, ale no jeżeli ja chcę na odcinku poklikać i coś tam poekspić, to jednak, no te itemki są tanie, no ale no one muszą zostać, bo to jest nasz secik na awkę. No i tutaj mam w tej skrzynce trochę miejsca, no ale tu sami widzicie, że są same epickie itemki właśnie do kibla. Ale czy ja je chcę tak naprawdę trzymać? Nie wiem, szczerze mówiąc, no one też są trochę drogie, ale w sumie te tanie możemy posprzedawać, tak szczerze mówiąc. Ja tu je zostawiłem na czarną godzinę, ale chyba wolę tego golda mieć z tych itemów, jakby wiedźma chciała, aniżeli właśnie sobie tutaj sprzedawać i odmawiać. Więc dobra, tą klatę możemy tu wrzucić, żeby była. I na razie tyle, okej, lecimy dalej. No widzicie jak to pada, no tu jest itemek za itemkiem nam leci, no jakaś broń, to akurat spoko. No i dobra, i mamy 364 level, więc jest ok, 560 tornado. No i lecimy, nie ma nad czym się zastanawiać. Zobaczcie ile to darmowego expa na nas czekało. Aż żałuję, że tego od razu wtedy nie klikałem, no ale trudno. Dobra, to oczywiście sprzedajemy, dużo golda mamy swoją drogą, którego sobie zaraz tutaj wydamy. Oto o dziwo dosyć tanie, mimo że z tornada. Dobra, no lecimy dalej. Poczekajcie, bo tu nam jeszcze w ogóle dokładnie, tu nam też od razu z automatu itemki lecą, a ja o tym zapominam. Do kociołka, więc możemy sobie oddać. A to ile jest warte? Ten typ przedmiotu nie jest składnikiem. Dobra, no męczące to ok, to możemy sprzedać normalnie. I spoko, i lecimy sobie, jeżeli chodzi o kaskę w siłę. Zawsze to tam 10 podstawy więcej i lecimy dalej. Jakiś epik znowu, więc spoko, jak najbardziej. Próbujemy dalej. No 365, czy jesteśmy w stanie wbić? No tak jak mówię, no my tutaj do tego 600 tornada powinniśmy w teorii pocisnąć. Czyż jesteśmy paladynem, no to też trzeba brać poprawkę na to. Aczkolwiek wydaje mi się, że może ten 365 nawet byśmy byli w stanie rozwalić. No i mamy jakąś broń epicką, ale ją weźmiemy od razu do wiedźmy, nie ma co jej zostawiać. No i mamy jakiś paseczek także epicki. No więc spoko, no zobaczcie, że tu już same są itemki prawie 10 milionów, no to szkoda, no dobra, jeszcze jeden mamy naszyjnik. I okej, to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o takie itemki, można powiedzieć tańsze. No dobra, no lecimy dalej. Akurat widzicie, że dzisiaj wiedźma chce broni, a nie na przykład jakieś rękawice albo paski, albo coś w tym stylu. No ale trudno, no mamy jakiegoś liczy krupa, ale padł, dobra, nawet nie zdążyłem się wypowiedzieć na jego temat. Jakaś broń, no i znowu brak miejsca w plecaku. To sprzedajemy. Dobra, no chyba z tego co widzę, to już muszę zacząć sprzedać itemki, które mają po prostu 9 milionów albo mniej. Zobaczcie, zaczynaliśmy od 2 milionów, a już jesteśmy na 9, no ale niestety, no muszę tak robić. Tak jak mówię, no jest to odcinek, ja chcę na tym odcinku poexpić, chcę sobie poklikać, żebyście wy też mieli co oglądać, więc no niestety stratę golda w to musimy wpisać. Dobra, to sprzedamy, to jest 10 milionów, ok, znowu mamy 100 milionów, więc znowu sobie tutaj dodamy, ile tu? 4641 mamy tej podstawy, no tutaj jest, no prawie 100 mamy przewagi, no ale mówię, no to są jeszcze te itemki z tornada, no i tak jak i my tej 100 siły mieliśmy praktycznie cały czas przewagi, więc jeżeli o to chodzi, to tak było. I w ogóle ciekawostka, jak widzicie, obrażenia mamy większe, punkty życia, czyli tutaj HP po prostu także mamy większe, a przeważnie z demonką przegrywamy, tak na 10 walk 7 przegrywamy, coś koło tego, więc no nie wiem z czego to wynika. No on tutaj w broni ma, no ma większą runę na pewno i ma tutaj 6 średnich więcej, a czy on ma łączną odporność? Nie ma łącznej odporności? Nie, no ma tu jakieś odporności, ale on ma tutaj
takie ogólne, nie ma łącznej, a my mamy łączną, więc w teorii, no tu ma 18%, więc w teorii powinniśmy tą jego runę blokować, mając właśnie tutaj właśnie te 75% łącznej odporności, no ale cóż, o, w ogóle pod ostatnim odcinkiem z przebierania, ten odcinek już był dawny, ale ja do tego się chyba nie odnosiłem, jeżeli się odnosiłem, to przepraszam, że się powtórzę, no ale muszę, pisaliście mi, że na forum pisze, że łącznej odporności jest 25%, chyba już o tym mówiłem swoją drogą, ale nieważne, pisaliście mi, że właśnie 25% łącznej odporności to jest max, aczkolwiek być może to jest max na jednym itemku. Jak sami widzicie tutaj, gdy najedziemy na pancerz, mamy łączną odporność 75%, a my tutaj w EQ mamy więcej jej, mamy tam około, nie wiem, 85, coś takiego. Co za tym idzie, blokuje się na tym 75, bo to jest właśnie max. Tak więc no nie 25%, tylko 75%. Zresztą to samo dotyczy Golda. Tutaj jak widzicie mamy 7, albo punktów doświadczenia może być. Mamy tutaj na punkty doświadczenia 12%, a w karczmie jak najedziemy na exp z misji, pokazuje nam, że tych punktów doświadczenia mamy 10%, bo właśnie taki jest max i na tym się blokuje. Tak samo to działa tutaj właśnie z tej łącznej odporności. Także maksimum to jest po prostu 75%, więc tam co niektórzy się pomylili pod tym właśnie odcinkiem z przebierania, gdzie ja tą łączną odporność sobie kompletowałem. No ale to nieistotne, to tak mówię, że mam wrażenie, że już wam to tłumaczyłem, ale no nieistotne, nieważne. No dobra, stanął na naszej drodze biczownik, w teorii mocniejszy już tutaj przeciwnik, a my w ogóle tego Golda powinniśmy też wydać na ulepszenia, bo przecież wbiliśmy level na ulepszenia pachołków, a niestety o tym zapomniałem. No ale dobra, jak tu jeszcze pchniemy to tornado, chociaż tu chyba pierwsze, które stawia faktycznie jakiś większy opór, jeżeli to tornado jeszcze pchniemy, to będzie dobrze, bo po prostu tego Golda zarobimy i sobie ich ulepszymy tam pod kątem walk w jakiejś strefie mroku czy innych właśnie rzeczach, w których pachołki są użyteczne. Dobra, no pokonany, no i kolejny wojownik. No niestety, ale okej, no do tego tornada 600 będziemy chcieli na pewno podbić, chociaż widzicie, że już to nie idzie tak gładko jak na początku. Może nawet nie tyle do tornada 600, tylko żeby wbić ten 365 poziom. Sami widzicie, że tutaj woj za wojem. Już nam tutaj każde tornado daje 30 milionów, więc nie działa to na zasadzie, że im wyższe, tym więcej. Tylko po prostu teraz już do 1000 poziomu każde tornadko będzie nam dawało właśnie te 30 milionów expa. Tak samo jak teraz już lochy na tym wysokim poziomie dają nam 300 milionów i to jest taka blokada jakby. No ale okej, no mamy kolejnego wojownika, no on jest 1000 siły ma więcej, co prawda HP nie zwróciłem uwagi ile tamci mieli, ale no on też tutaj powinniśmy go machnąć w teorii. 588, no to jest dokładnie 100 więcej aniżeli tamten ostatni blok, więc tak to wygląda. No ale dobra, no zobaczymy jak nam to pójdzie. Ile jeszcze tutaj na niego będziemy chcieli wydać? No powiedzmy do... nie wiem, żeby tutaj nie zanudzać, do 3000 to będzie dużo prób, do 3100 powiedzmy, 250 prób. No mówię, no chciałbym wbić z tego tornada jeszcze jeden level chociaż, fajnie by było to zrobić po prostu. No ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tak jak mówię, dzisiaj albo jutro, nie wiem, w sumie zrobię wam ankietę na karcie społeczności, pewnie podlinkuję na Discordzie, dobra, padł, pewnie podlinkuję na Discordzie, abyście się wypowiadali, o której pasują wam odcinki. To w ogóle możecie napisać w komentarzach, ale mówię, głównie się będę na tej ankiecie skupiał i tam z niej będę wyciągał wnioski, bo nie wiem, czy to tak jak jest teraz o 18 jest ok, czy jak po prostu wrócimy, to jakaś inna godzina wam by pasowała, to jeszcze po prostu sobie zobaczymy, puszczę tą ankietę, wy tam zagłosujecie. Tu mi chodzi, będzie mi chodziło, zresztą ja tam napiszę, ale i o weekendy i o takie dni, wiecie, na tygodniu. Dla mnie 18 to była spoko godzina. Ale teraz widzę, że jakby nie każdemu pasuje chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc po wyświetleniach i tak dalej, więc po prostu was zapytam, czy jakaś inna godzina byłaby ok, może na przykład 20, coś w tym stylu. No nie wiem, dla mnie chyba 18 i 20, wbiliśmy poziom swoją drogą, dla mnie 18 i 20 to chyba takie godziny najlepsze. Ja w tym czasie zresztą oglądam YouTube'a przeważnie, no mamy jakieś tańsze rzeczy, więc spoko, zawsze tu mniej tego golda stracimy. No ale i tak wygląda to dosyć słabo. Jak tutaj wygląda, jeżeli o tą, to możemy sprzedać. Dobra, ulepszymy sobie tych pachołków, mamy tutaj u nich dwa levele. Wbiliśmy ten 365, więc to jest jak najbardziej spoko. No ulepszaj się, dobra. I teraz tutaj cyk i cyk. Okej.
I dobra, no i lecimy dalej. Mamy Tornado 595. Dobrze by było wbić to tam 630, bo wtedy byśmy mieli na odcinek, że tam 100 tornad na odcinku żeśmy zrobili. No ale... ale... chyba nam się to niestety nie uda zrobić, biorąc pod uwagę, że tutaj jak widzicie już bloki. No ale dobra, no to to 600 powinno pęknąć, jak sami widzicie. To jest właśnie to, że zobaczcie, jak jest inny przeciwnik pokroju maga czy zwiadowcy, to on pada praktycznie po jednej, dwóch próbach, a niestety tutaj co drugi, co trzeci to jest wojownik, no i z nim już tutaj się męczymy. Dobra, do 3000 z tym kolegą, zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda i jak to tutaj oczywiście pójdzie. Wielki pogromca smoków, no on ma już znowu tam ponad 1000 sił więcej aniżeli tamte bloki, więc oni tutaj powoli z czasem rosną w siłę, dosłownie w sumie, aczkolwiek no jeszcze, no zobaczcie, że tu co chwilę jakieś bliskie próby, ze 146 milionów zjeżdżamy mu do 5, do 10, więc dokładnie, no on powinien jeszcze paść. Tutaj kogo mamy? Znowu wojownik, 100 sił więcej około. No niedobrze, że jest wojownik za wojownikiem. Fajnie jakby była taka seria jak wcześniej tych słabszych przeciwników. Okej, on jeszcze padł, dobra, kolejny padł i dobra, i zobaczcie, odblokowało nam się, pokonaliśmy kilku, no i znowu wojownik. No ale spoko, 600 tornado pokonane, więc jest jak najbardziej okej, cel tak naprawdę wykonany na odcinek. No ale dobra, no popróbujmy tutaj jeszcze do 3000, już w sumie level wbiliśmy taki, jaki chcieliśmy, tornado 600 zrobione, więc jeszcze powiedzmy do 3000 grzybków sobie poklikamy tutaj właśnie w tym tornadzie, żeby jeszcze może popróbować tego Dragora Mrozu. No on też na pewno jest do zrobienia, jak tutaj byśmy jeszcze posiedzieli, ale już odcinek widzę, że trwa ponad 20 minut, a my tutaj dopiero w tornadzie jesteśmy, więc sami widzicie, jak to wygląda. Tam w ogóle mi jeszcze, o, zobaczcie, ostatnim grzybem padł. No dobra, lecimy dalej. Tylko tutaj oczywiście musimy sobie posprzedawać. No dawaj, no co jest? Posprzedawać itemki. Widziałem, że mi jakiś epik znowu poleciał, 10 milionów, punkty życia 11. Więc spoko, okej, tutaj mamy, o, jest broń w ogóle, nie zauważyłem. Dobra, cyk. No tu jakiś pierścionek dosyć tani, tutaj coś taniego i tutaj rękawice 10 milionów, no to je sobie zostawimy. I dobra, poczekajcie, co tutaj więcej? No chyba damy w to, jak tutaj z levelami, oni są rozdani. Jak tutaj jeszcze w ogóle, jeżeli chodzi o czary, czy wszystko jest? Wszystko jest, dobra. No to rozdajemy sobie w siłę, nie ma co. I spoko, jeszcze do tego tornadka wejdziemy. No i tutaj kolejny wojownik, no dobra, no do 2900 teraz na niego sobie poświęcimy. No taki może, no może nawet spoko, że będzie dłuższy odcinek, to wam wynagrodzi, że będzie właśnie ta przerwa dosyć spora, powiedzmy, kilkudniowa. Bo nie wiem, tak jak mówiłem, no nie wiem, czy planuję wrócić w niedzielę z tymi filmami, w sensie w niedzielę, w czwartek, ale czy to się uda, może na przykład mi się zechce jakiejś dłuższej przerwy. To wszystko się oczywiście okaże, jak to wyjdzie w praniu, tak więc spoko. Będę informował, mówię, na karcie społeczności zapewne i na Discordzie, na którego właśnie już was zapraszałem, ale zapraszam znowu, bo jednak najszybciej tam dostaniecie info, jeżeli chodzi właśnie o coś związanego z filmami, czy tam z kanałem, czy z czymkolwiek. No dobra, no jeszcze 5 grzybów, to znowu nam się wydarzy? Nie, o, nie, no to jest żart, znowu to samo, znowu ostatnim grzybem go pokonaliśmy. No dobra, no to do 2800, spoko, skoro tak chcą się bawić. A już miałem taką nadzieję, że trochę z tyłu głowy, że tak wiecie, ten ostatni grzyb to nie będzie zwycięstwa, a tutaj niespodzianka dosyć duża. No dobra, no jeszcze tego sobie poklikamy do 2800 i lecimy dalej, coś tutaj popróbować. To tutaj za wiele chyba, wydaje mi się, że nie ruszymy, jeżeli chodzi o inne lochy. 13 piętra raczej jeszcze nie zamkniemy, więc z nim tutaj może być ciężko. No bo to jest jednak mocny przeciwnik. Ja pamiętam, na którym go na berku pokonałem. Chyba jakoś właśnie 370, 375. No ale pamiętajmy, że też mimo wszystko berek. Dobra, no jeszcze padł. Jeszcze kolejny padł. No i znowu wojownik. No już na niego tutaj nie będziemy przedłużać. Do 2800, okej. Nie padł, spoko. Na razie koniec. Tutaj raczej jeszcze nic chyba nie zrobimy. Chociaż sami widzicie, że już mu tutaj sporo zjeżdżamy. To jest wojownik mimo wszystko. No ale... ale chyba jeszcze tutaj nie jesteśmy w stanie go zrobić. Zresztą z tego co pamiętam, to tutaj expa nie ma za wiele.
No dobra, do 2750 powiedzmy. Poklikamy sobie, może padnie, jeżeli nie, no to trudno. To jeszcze tutaj będziemy musieli się wzmocnić. Okej, dalej, tutaj nie ma nawet sensu klikać. Tutaj też jeszcze nawet właśnie nie ma sensu klikać. Tutaj jak to wygląda, no ten Golden Gyanpi, no to jest mag, więc z dużą ilością HP, który tak naprawdę nas wszystkich one-shotuje łącznie ze mną. Także za wiele mu tu nie robimy. Co za tym idzie, nie ma sensu na razie go klikać. Dobra, nordyccy bogowie tak samo, chociaż no już tutaj trochę mu zbijamy, ale jeszcze to nie jest czas, mi się wydaje, na pokonanie go. Tutaj mamy Magat, który też nas praktycznie one-shotuje, więc no niestety, no Berkiem nie jesteśmy, aby go pokonać. Berkiem tu by był spacerek, a paladynem to nie jest takie kolorowe, chociaż tutaj z 90 milionów mu nieraz robimy 25, 27, z tego co widzę 23 nawet było. Ale no chyba nie, chyba jeszcze nie czas. Dzisiaj to tornadko, cieszę się, żeśmy zrobili w tak właśnie dużej ilości, można powiedzieć. Więc spoko, no tutaj tej nieumarłej armii raczej nie ruszymy. No mówię, ja tutaj już troszeczkę przyspieszam, bo główny cel to było właśnie to tornadko, tego to na pewno nie machniemy. Tutaj Herkulesa no też raczej nie zrobimy. Dobra, lecimy dalej. Nordycy bogowie, wąż Midgardu, no to nie, no ja ich niedawno na Berku robiłem, więc tutaj na pewno. I okej, mamy tutaj Esteros. Esteros to jest w teorii przeciwnik, który powinien paść, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tutaj co chwilę jakieś bliskie próby były, zresztą możecie pamiętać, że już z nim tutaj się męczyliśmy jakiś czas temu. No i dobra, i na niego sobie zużyjemy tak powiedzmy do 2400 grzybów. Zobaczymy, czy on tutaj, czy jesteśmy w ogóle w stanie tutaj go pokonać. Jeżeli tak, to byłoby fajnie, jeżeli nie, no to trudno. No tam 10 milionów. No dużo nam statystyk poleciało tak naprawdę. Poczekajcie, jeszcze swoją drogą, czy my mamy jeszcze jakieś bronie do wydania? Nie. Mogłem te nie tak dużo sprzedać, bo widzicie, że teraz mamy miejsca, no ale trudno. To sobie w sumie uporządkujemy jakoś w miarę. Buty tutaj. To tu, dobra, niech będzie tak, spoko. Dobra, wracamy do niego. Jeszcze możemy tą jedną siłkę sobie tutaj wziąć, ale niewiele to nam zmieni. No i dobra, no i próbujemy. No sporo nam, mówię, golda wpadło, jeżeli chodzi o to tornado. Co za tym idzie, tą siłę naszą żeśmy sobie podbili. Troszkę tutaj się powzmacnialiśmy. No tornadko mamy, w sensie tornadko, portal z gildii mamy lepszy, więc no tych obrażeń robimy więcej na pewno. Poczekajcie, jak tutaj wygląda. Jeżeli o ten nasz portal chodzi, 42%, a tutaj obrażenia 40%, więc no tam chyba no dosyć dużo więcej niż nasza stara gildia, no nie oszukujmy się, a tutaj już w tej naszej starej gildii były bliskie próby, więc no można powiedzieć tak, teoretycznie powinien paść, bo robimy większe obrażenia, jesteśmy generalnie wzmocnieni, a już bliskie próby były, no ale jak wiadomo jest to Shakes, więc no w Shakesie nic nie jest, teoretycznie chyba powiedziałem, że powinien paść, ale na logikę mi chodziło, że powinien paść. Ale no, że jest to Shakes, to tutaj nie ma co się doszukiwać logiki. 8 milionów było, milion był, więc no ciekawie. Kurde, no to jest delikatnie mocniejszy cios którykolwiek, nawet może być pierwszy troszkę mocniejszy i on by padł, no niedobrze. No ale dobra, no próbujemy, no. Jest on tutaj w teorii możliwy 3 miliony, kurcze, no. Można do dwóch tysięcy, na niego poklikamy. No 13 piętra raczej nie jesteśmy w stanie zrobić, więc wydaje mi się, że ten chłopięcy Brian to jest tak naprawdę jedyna opcja na ten moment dla jakiegoś jeszcze tutaj expa wyciśnięcia, jeżeli chodzi o tego naszego paladyna. No i zobaczmy jak to będzie wyglądać. No dobra, do 2000, umówmy się, do 2000, bo tutaj te bliskie próby mnie skusiły co chwilę, milion, 3 miliony, 10 milionów, więc no jednak fajnie by było go tutaj pokonać. Także jeszcze tutaj sobie go poklikamy. Jeżeli się nie uda, to chyba jakieś symboliczne, sportowe, powiedzmy 100 grzybków na 13 piętro jeszcze na koniec odcinka. I w zasadzie to powinien być koniec, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek. No tu widzę, że już prawie pół godziny, więc dosyć sporo padł. Okej, dziękuję. Dobra, super, chłopięcy Brian, od razu oglądamy. Fireball 21 milionów, no i tutaj 1 400 000, no to jest walka wojownik z wojownikiem, tylko że on jeszcze tutaj będzie blokował, tak więc ona dosyć duża.
kolejny blok. Zobaczcie, że on nawet tutaj jeszcze blokował i z silnym gulem jak walczyliśmy, to tam on chyba ani razu nie zablokował w ogóle. To ja nie zwróciłem uwagi podczas walki. Dopiero mi tam Demonko napisał, że strasznie jest mała szansa na coś takiego. No i faktycznie, no żeby w ciągu całej walki nie zablokował ani razu, no to szansa nie jest duża. No i tutaj kilka mocnych krytów, sami zobaczcie. Mamy jakiś itemek, ulepszona jakość przedmiotu, to będzie zawsze do kibla. No i spoko, i ledwo, bo ledwo, ale pokonaliśmy go, mimo że tam kilka razy zablokował. Więc dobra, no i teraz mamy kogo? To jest kolejny wojownik. Naprawdę to jest kolejny wojownik. Ja myślałem, że kolejny to jest jakiś mag albo zwiadowca i potem, potem dopiero jest wojownik, albo nawet dwóch to jest takich prostszych przeciwników, jak tego bloka sobie pokonamy i dopiero jakiś wojownik, na którym się zatrzymamy, a tutaj jest jeden po drugim wojownik. No nie, to ja go tak chciałem pokonać, bo stwierdziłem, że sobie wiecie, pociśniemy tutaj dalej i jakiś tam jeszcze level wbijemy, ale no jak sami widzicie, jednak nie jest to zbytnio możliwe na ten moment, niestety. No nic, no trudno. Jeszcze tego poklikamy, tak jak mówiłem, no chociaż jego to już raczej nie ma sensu, no on jest tutaj mocniejszy o wiele od tego poprzedniego, no ale dobra, w sumie do 2000 mówiłem, że poklikamy, to poklikamy. Skoro tamten nam szybciej zleciał, to i może tutaj tego pociśniemy, albo nie, wiecie co, do 2150 i potem 150 prób na 13 piętro. Jeżeli nic nie padnie, to będziemy sobie kończyć odcinek. Coś takiego zrobimy i myślę, że będzie jak najbardziej ok. No jest dzisiaj spoko progres, nie ukrywajmy. Trochę tych leveli żeśmy wbili, w sumie prawie 3 levele, więc sporo mimo wszystko, no ale tutaj jeszcze jednak coś pokonać i dobić ten 366 byłoby miło, nie ukrywajmy. No ale okej, zobaczymy jak to pójdzie. No jeszcze 30 prób, no nie ma go raczej szans, no tam 10 milionów widziałem, ale jednak tutaj tych prób bliskich jest o wiele mniej aniżeli w poprzednim przypadku właśnie, gdzie był ten wojownik. No dobra, no jeszcze 10 tych prób, tych grzybków na niego i okej, no niestety nie padł. Dobra, lecimy do 13 piętra. Jeszcze nikt chyba oprócz Alvaro tutaj tego 13 piętra nie pokonał. Widzimy to po petach, dlatego że Alvaro, a nie, Tepakat widzę, że też już pokonał to 13 piętro i tutaj chyba na tyle. Tutaj nie wiem w ogóle czemu oni mają po 85 petów tylko, jak tutaj 87 i 88. No tych dwóch panów pokonało, a nie, jeszcze Antoniako, no Antoniako w sumie można się było spodziewać. Tych dwóch panów pokonało właśnie tutaj to 13 piętro. No a my tutaj raczej wątpię, że jesteśmy w stanie, no ale dobra, tak jak mówię, te 150 prób jeszcze na niego, może jakąś tutaj magię Kunegunda nam zrobi i dzięki temu pociśniemy, to będziemy mogli oczywiście pupila w mroku sobie złapać dzięki temu, co byłoby dosyć fajne. No ale jednak tutaj myślę, że jeszcze te 10 poziomów minimum musimy wbić, aby go tutaj spróbować. Chociaż wiadomo, jeżeli chodzi o walki w mroku, to jest duże RNG, duża jest zależność od tego, co zrobią nasze pachołki, a my tam ewentualnie dokończymy. Tutaj jak sami widzicie, no te pół HP mu przeważnie zbijamy, ale jednak jakieś bliższe próby to nic częstego, powiedzmy. No ale okej, popróbujemy, fajnie by było, gdyby nam tutaj siadł. No ale z tego co widzę, nie jest to wcale takie proste. Ojojoj, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale to już, jeżeli chodzi o to 13 piętro, to 8, 9 i 10 to jest taki przeskok, jeżeli chodzi o statystyki, że no naprawdę w dużych odstępach czasu ich pokonujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o mrok. Zresztą w sumie w świetle to też jest dosyć duży przeskok, to nie jest tak, że pokonujemy jednego i od razu drugiego, tylko pokonamy jednego i musimy chwilę poczekać, aby tutaj zrobić coś kolejnemu. O tam jaka bliska próba, no nie, no to już było... To było do zrobienia, zobaczcie, że tam jakiś jeden więcej uniczek od Kunegundy, coś w tym stylu. Jakiś mocniejszy hit i on by padł. Ale okej, wydaje mi się, że to by było na tyle. Popróbujemy go sobie w którymś tam z kolejnych odcinków z Paladyna. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał mimo wszystko. Jest tutaj, jak widzicie, dosyć duży progres. Zawki raczej 366 nie wbijemy, ale i tak dosyć sporo tutaj zrobiliśmy. Także to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to standardowo łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Zostawiajcie komentarz o treści Tornado, dlatego że właśnie dzisiaj prawie 100 tych tornad w sumie zrobiliśmy, więc jak najbardziej spoko. I tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.